Pracownia hemodynamiki w bełchatowskim szpitalu dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do leczenia ostrych i przewlekłych zespołów wieńcowych oraz wad strukturalnych serca. Witam Państwa serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z okazji rocznicy utworzenia naszej pracowni hemodynamiki w Bełchatowie. Działa już rok. W międzyczasie udało nam się wykonać około 900 zabiegów, przyjąć naprawdę sporo pacjentów. Dodatkowo rozszerzyliśmy całą opiekę kardiologiczną w szpitalu, łącznie i z poradnią specjalistyczną. Obecnie te terminy się bardzo przyspieszyły i zapraszamy oczywiście wszystkie osoby, które mają takie skierowanie do specjalisty. Weszliśmy również w krajową sieć kardiologiczną, więc jakby rozwój całej tej kardiologii przez ten rok bardzo, bardzo nam tutaj pogalopował, ale zdecydowanym wstępem i podstawą do tego, żeby to się rozwijało, było utworzenie pracowni hemodynamiki w zeszłym roku. No, wszyscy Państwo byli, pamiętamy, z dość dużym hukiem i rozgłosem, więc cieszymy się tym bardziej, że ta inicjatywa dalej funkcjonuje i się rozwija i mam nadzieję, że będzie się miała coraz lepiej. Jest z nami wójt gminy, które od samego początku, oprócz oczywiście organu tworzącego i właścicielskiego, nas wspierał w tej organizacji, tej pracowni hemodynamiki i też całego pionu kardiologii. Jak pan wójt chciał coś powiedzieć? Szanowni Państwo, w imieniu władz gminy Bełchatów oczywiście deklaruję dalsze wsparcie. Wiem, że są kolejne potrzeby. Tutaj pani dyrektor, słyszałem o jakimś ramieniu C, cokolwiek by to nie znaczyło, do zabiegów ablacji. Także deklaruję wsparcie w kolejnym budżecie gminy Bełchatów. Co do wielkości będziemy jeszcze rozmawiać, ale myślę, że no, tak szczytny cel warto wspierać. No, że słyszałem, że przed chwilą znowu kolejne życie zostało uratowane. Także możecie na nas liczyć. Dziękuję bardzo. Jest z nami niezmiennie nasz pan profesor Peruga, który nas wspiera od samego początku. Zdecydował się swoją wiedzą i doświadczeniem nas wesprzeć, jak żeśmy otwierali pracownię hemodynamiki. Jest z nami dalej, mam nadzieję, że z nami dalej oczywiście pozostanie i oddam głos o szczegółach. To prawda, pozyskanie środków to jest jedna rzecz. Aparat, który kosztował ponad 7 milionów, jest ogromnym wsparciem dla nas technicznym, ale tak naprawdę zabiegi robią ludzie. I to dobrze wykształceni specjaliści, którzy potrafią się posługiwać tą specjalistyczną aparaturą, tak naprawdę to jest ta wartość dodana do tej całej infrastruktury szpitalnej. Mamy dobrą współpracę z oddziałem kardiologicznym, gdzie ci pacjenci są świetnie przygotowywani, mamy możliwość ich dalszej potem leczenia nie tylko na oddziale, również i w oddziale rehabilitacji kardiologicznej, który się stworzy i daje tą kompleksowość opieki. Faktycznie przez ten okres czasu zrobiliśmy łącznie 1300 procedur. To są zabiegi angioplastyk wieńcowych, tych wykonaliśmy prawie 400, wykonaliśmy 700 badań koronarograficznych, ale wykonaliśmy również zabiegi, które do tej pory w ogóle nie były wykonywane na terenie tutaj Bełchatowa i powiatu. Ocenę tak zwaną czynnościową układu krążenia, to jest tak zwana rezerwa czynnościowa, ale wykonaliśmy również dwa zabiegi angioplastyk balonowych zwężonej zastawki aortalnej. Wykonaliśmy szereg procedur, tak zwanych trudnych zabiegów, polegających na przygotowaniu zmiany techniką litotrypcji wewnątrzwieńcowej czy rotablacji. To są procedury, które są dostępne tylko w niektórych ośrodkach. Doświadczony zespół, którym przeszło mi tutaj zawiadywać i dzięki którym te procedury są wykonywane, bo to nie jedna osoba, ale tak naprawdę 13 osób, które tworzą zespół lekarski i duża grupa doświadczonego zespołu pielęgniarskiego, tworzą zespół, który świetnie sobie daje radę z tymi trudnymi przypadkami, daje możliwość wykonywania procedur na naprawdę najwyższym poziomie, a efekty tego to ludzie, którzy są przy leczeni, a jednocześnie pozwalają im wrócić te zabiegi do pełnej aktywności swojej zawodowej, czy wrócić do normalności w funkcjonowaniu. To ile już tych serc udało się uratować przez ten rok? Jeżeli mówimy o uratowaniu, jeżeli mówimy o zabiegach, to jest ich 400. Procedur diagnostycznych, czyli pacjentów, którym wykonywaliśmy koronarografię, tak naprawdę było 700. Czyli gdybyśmy zsumowali w ogóle wszystkie procedury, które wykonaliśmy w tej pracowni, to było ich dokładnie 1300, mówimy od początku funkcjonowania pracowni. Ale to, co jest charakterystyczne, to z miesiąca na miesiąc ta ilość procedur rośnie. Na początku to było 30-40 miesięcznie, obecnie to już jest około 170 miesięcznie procedur. Więc z miesiąca na miesiąc mamy coraz większy odsetek pacjentów korzystających z pracowni. W zasadzie nie ma dnia, żeby pacjent z zawałem czy pacjent z zaostrzeniem choroby wieńcowej nie trafił tutaj do nas do pracowni. I to są pacjenci nie tylko z Bełchatowa i powiatu, ale również z innych zakątków
Łódzkiego, a może i dalej? Gro to są pacjenci faktycznie z Bełchatowa, ale przykład przed paru minut pacjentki z Zawałem, która trafiła do nas z Pabianic, a więc troszkę z odległego miasta. Co prawda Bełchatów jest najbliżej położony Pabianic, więc wykorzystujemy ten system logistyczny, który pozwala pacjentowi jak najszybciej dostać się do czynnej, aktywnej, działającej pracowni, która pozwoli dokonać zabiegu i tak naprawdę te niekorzystne zjawiska tworzącego się zawału serca przerwać i nie pozwolić temu sercu obumrzeć. Dobrze, że takie miejsce jest, ale niezbyt dobrze to świadczy chyba o samych, jakby powiedzieć, mieszkańcach naszego regionu, no, skoro jest taka potrzeba wykorzystania tutaj tego miejsca. Oczywiście, to jest kwestia profilaktyki, to jest kwestia pewnych nawyków, które w tym społeczeństwie nie zawsze są stosowane. To jest poradnia kardiologiczna, która jest ukierunkowana na leczenie pacjentów z chorobą wieńcową, z naciśnieniem tętniczym. Tak naprawdę zawał serca to jest ten ostatni, można powiedzieć, jak gdyby efekt nie zaniedbań pewnych, jak pani powiedziała, źle świadczących o społeczeństwie, ale w skali tego kraju to ponad 100 tysięcy przypadków ostrych spółek wieńcowych pojawia się co roku i ta tendencja wcale się nie zmienia. Więc nasze całe społeczeństwo jest społeczeństwem, które jest chore, a choroba wieńcowa to jedna z częstszych przyczyn hospitalizacji i niestety choroby krążenia to najczęstsza przyczyna zgonów pacjentów. To jest to, co dzisiaj tutaj jesteśmy, pracownia hemodynamiki, to jest jeden z elementów całego pionu kardiologicznego w naszym szpitalu, bo tak jak pani dyrektor wspomniała, jesteśmy już w trakcie przygotowywania do realizacji zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca, polegających na przyjęciu planowych pacjentów do oddziału i leczenia zaburzeń rytmu serca. Najczęściej arytmii nadkomorowej, patrz migotania przedsionków, ale też innych zaburzeń nadkomorowych, które są występują u tych pacjentów. Mam nadzieję, że te zabiegi niedługo będą realizowane i to też pokaże, że to portfolio kardiologiczne w naszym szpitalu się znacznie zwiększa i umożliwi dobre leczenie tych pacjentów, bo dzisiaj tamte zabiegi były kiedyś tylko dedykowane dla dużych ośrodków kardiologicznych, patch klinik, a dzisiaj takie zabiegi będą też mogły być wykonywane u nas. Ja tylko pragnę przypomnieć, że 2 lata już pracownia elektrofizjologii terapii działa w naszym szpitalu i wykonujemy implantację urządzeń wszczepialnych do serca. Mam tu na myśli kardiostymulatory, kardiowertery, defibrylatory, urządzenia funkcją resynchronizacji, więc to jest jakby dalsze tylko rozszerzanie tej naszej działalności, która jest. Przez około 2 lata wykonaliśmy około 200 procedur przy implantacji tych stymulatorów. Ci pacjenci dalej nie są pozostawieni sami sobie, bo tak jak pani dyrektor wspomniała, to jest cały pion kardiologiczny i dobrze prosperująca poradnia kardiologiczna. Są ci pacjenci kontrolowani w niej, są oceniani w odpowiednich terminach i dalej prawidłowo leczeni. Pracownia, jak żeśmy wspomnieli, ma ROG, czyli aparat, za którym na tle jesteśmy tutaj przez Państwa fotografowani, ma dopiero 12 miesięcy. Jest to w sumie najnowszy z aparatów, które w tej chwili funkcjonują. To jest i nowoczesna lampa, która dla lekarzy jest bardziej bezpieczniejsza, daje mniejszą ekspozycję promieni, daje jednocześnie znacznie więcej informacji, dokładności obrazowania struktur w sercu niż aparaty starszej generacji. Samo stworzenie pracowni z całym zapleczem to jest ogromne przedsięwzięcie, to nie jest tylko jeden aparat, to są również i urządzenia, które są niezbędne do wykonania procedur, to są właśnie dodatkowe urządzenia pozwalające nam dokładniej ocenić strukturę w sercu, to jest ultrasonografia wewnątrzwieńcowa, czy zabiegi, które wykonujemy z wykorzystaniem technik przeznaczeniowych, jak poszerzenie zastawki aortalnej, mitralnej. W planach mamy jeszcze leczenie również wad strukturalnych, a więc zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, które czasami zdarzają się nawet u osób w starszym wieku i są przyczyną powikłań neurologicznych. Także plany rozwojowe są ogromne, a to nowoczesne urządzenie takie możliwości daje. Pracownia kosztowała nieco ponad 7 milionów złotych. Bełchatowska lecznica oferuje zatem kompleksową opiekę kardiologiczną.